To co, jedziemy? To jest ten moment, gdzie zaczynamy? To jest ten moment, to już leci, tak? Raz, dwa, trzy. Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy. W materiale dosyć innym od wszystkich, które dotychczas pojawiały się na kanale, postanowiliśmy wraz z kanałem Rootblock IT zrobić 3,5 roku challenge, czyli materiał ponowny, który jakoś w 2015 wrzuciliśmy. On cieszył się całkiem niezłą popularnością, więc nadszedł czas, żeby zaktualizować informacje na temat zakupu używanego sprzętu od Apple. Kądziu, czy coś masz do powiedzenia? Tak, przypomnijmy sobie tę piękne chwilę. Oj, wolałbym nie. Kądziu, masz coś do powiedzenia? Mam coś do powiedzenia, cześć. Moi drodzy, teraz chciałbym, żebyśmy zaczęli od jednego bardzo ważnego tematu, który dotyczy samego zakupu Apple. To nie jest materiał, w którym będziemy na siłę Was namawiać, zachęcać do zakupu tego sprzętu z nadgryzionym jabłkiem. Jeżeli chcesz, kupuj, jeżeli nie chcesz, nie kupuj, tak? To będzie bardziej film dla osób, które zdecydowały się już na sprzęt od Apple, jednak nie stać ich, bądź nie chcą przeznaczać 4, 5, 6 tysięcy złotych na zakup sprzętu z nadgryzionym jabłkiem. No właśnie, Konrad, to od czego zaczniemy, bo mamy do omówienia Apple Watch, iPhone'y, iPady, MacBooki, Maci. Myślę, że zacznijmy od iPhone'ów, bo to chyba jest najczęściej kupowany sprzęt. Tak, najczęstszy, tak, taki najbardziej popularny, jeżeli chodzi o zakupy Apple'a. No właśnie, Konrad, czyli co? Wchodzimy sobie na Allegro, bierzemy widełki od 1000 do 2000 zł, szukamy kup teraz i co, bierzemy? No nie do końca. Warto sprawdzić sobie parę rzeczy, szczególnie kiedy szukacie telefonu używanego. Zwróćcie uwagę przede wszystkim na historię tego telefonu. Czy on jest z polskiej dystrybucji, czy z zagranicznej? Nie chcę też mówić, że wszystko jest złe, dlatego że może się trafić i dobra sztuka na przykład z USA. Natomiast zawsze pamiętajcie, że kupując telefon z zagranicznej dystrybucji, narażacie się na pewnego rodzaju ryzyko. Jakie ryzyko? To jest właśnie drugi punkt, który chciałbym poruszyć, czyli sprawdzenie sobie wszystkich numerów seryjnych. Ja nie jestem zwolennikiem kupowania sprzętu bez oryginalnego pudełka. Nie wiem jak ty, Bartku, chyba podobnie. To znaczy tak, wiadomo, że jakaś tam wartość dodatkowa przy nawet później sprzedaży tego telefonu będzie wzrastać, czy to o 50, czy o 100 zł w sytuacji, kiedy będzie pudełko, będą oryginalne akcesoria. A słuchajcie, Konrada, bo to jest najprawdopodobniej największy cebula deal, jakiego w życiu poznałem, jakiego poznałem na przełomie ostatnich 32 lat. Turbo osoba, która oszczędza, więc mam nadzieję, że pomoże. Tak jest i sprawdźcie sobie, dlatego że jakie myki stosują sprzedawcy na Allegro. Takie, że jak sobie wejdziecie na aukcję i wpiszecie pudełko iPhone, to zobaczycie, że za 50 czy tam 100 zł można sobie kupić pudełko do iPhone'a, które ma jakieś tam losowe numery seryjne. Ludzie je sprzedają, bo na przykład część osób wyrzuca pudełka, a część osób chce jeszcze przytulić dodatkową stówkę. No i na przykład taki handlarz, który zdobył jakiś telefon z nieznanego źródła, albo właśnie nie brakuje mu pudełka, zwiększa sztucznie wartość telefonu, dodając pudełko, które kupił na osobnej aukcji. Numery się nie zgadzają, a wy narażacie się na kupno. No nie powiem, że bubla, ale telefonu, który będzie miał sumarycznie niższą wartość przy dalszej od sprzedaży. No właśnie, czyli zwracajcie, moi drodzy, uwagę na te numery seryjne, które pojawiają się w ustawieniach w telefonie czy na samym telefonie, porównując je z numerami, które znajdują się na odwrocie pudełka. Bo czasami będzie tak, że sprzedawca będzie chciał zarobić, nie wiem, na nas dodatkową stówkę, może dwie, a okaże się, no ludzie najczęściej nie sprawdzają tego, że te numery seryjne będą inne, więc on sobie gdzieś tam pudełko dokupił na Allegro za 5 dyszek albo stówkę, jak Konrad powiedział. Zawsze możecie też napisać do sprzedawcy, czy numery po prostu są zgodne z pudełkiem. Jeśli nie ma nic do ukrycia, to po prostu Wam je poda albo potwierdzi. A jeśli ma coś do ukrycia, to zasadniczo nie odpisze. No, no właśnie, tacy Janusze biznesu, czy to na Allegro, czy na Alixie się trafiają. Więc no, strzeżcie się nawet pod takimi stosunkowo małymi pierdami, które w jakimś tam stopniu będą zaważać na wartości urządzenia i tego, czy będziecie usatysfakcjonowani po zakupie. Dobra, mamy temat pudełka oraz numerów seryjnych z głowy, to na co dalej zwracać uwagę, Konrad? Tak jest, zwróćcie sobie też uwagę na zdjęcia przedmiotu. Czy one są przede wszystkim dokładne i czy obrazują stan techniczny danego telefonu? Większość ludzi opisuje, sprzedam iPhone'a 5 albo 6, 6S, 7, stan dobry, dodatkowo pamięć, kolor, zakupiony w Polsce czy nie, koniec. A dopytajcie się zawsze sprzedawcy, szczególnie kiedy widzicie okazyjne ogłoszenie, często jest też tak, że właśnie ktoś próbuje ceną skusić nas i ukryć te wady, które, że tak powiem, czyhają, a później powiedzą, no przecież były zdjęcia na aukcji. Przyjrzyjcie się dokładnie też śrubkom, czy one nie są naruszone. Wtedy możecie zawsze oszacować, czy ten telefon miał wymieniane na przykład części, baterie czy ekran, czy też nie. No wszystko można bardzo łatwo wywnioskować, a jeśli nie jesteście pewni, czasami warto przeczekać, uzbroić się w cierpliwość,
ale kupić wymarzony telefon dzień później, tydzień później, za troszeczkę drożej, ale mieć właśnie pewność, że ten telefon jest z dobrego źródła. No właśnie, a jeżeli chodzi już o samą pewność i zakup telefonu z dobrego źródła, to może byśmy już od razu temat poruszyli tego iClouda nieszczęsnego, na który tak stosunkowo można się naciąć, mimo iż sprzedawcy często mówią, że jest blokada iCloud, ale niestety są takie sytuacje, w których nie jesteśmy informowani, no i właśnie, czy my dostajemy wówczas cegły, czy nie. Wracamy znowu do numerów seryjnych. Bardzo prosto, można to wszystko sprawdzić na stronie Apple. Podajemy Wam linki oczywiście w opisie, gdzie możecie sobie sprawdzić, wklepać numer seryjny telefonu i wywnioskować z niego naprawdę bardzo dużo. Kiedy telefon został wyprodukowany, czy ma aktywną blokadę iCloud, czy miał SIM-locka, czy ten SIM-lock jest zdjęty i dodatkowo, kiedy została też uaktywniona gwarancja. Tym numerem seryjnym sprawdzicie gwarancję i nawet kiedy nie macie paragonu, to możecie sobie spokojnie w każdym Apple Store na świecie, czy u autoryzowanego dystrybutora, po prostu ten telefon naprawić na podstawie właśnie tego numeru seryjnego. No właśnie, no i tutaj przechodzimy do tematu gwarancja, a rękojmie, tak? Nie mówimy tutaj już o rękojmie, jeżeli ktoś bierze na firmę, bo tej rękojmi wówczas nie ma, ale jeżeli ktoś zakupił w sklepie na paragon, fakturkę, etc. na osobę prywatną, fizyczną, bez prowadzonej działalności, to tak jak Konrad powiedział, mamy gwarancję 12-miesięczną, z której możemy korzystać nawet nie posiadając paragonu, bo jest to weryfikowane po numerze seryjnym, a co w sytuacji, kiedy będziemy chcieli skorzystać z tego dodatkowego drugiego roku, rękojmi, Konrad, no to wówczas... Tak jest, musicie pamiętać, właśnie często też można się natrafić, to co tak powiedział Bartek przed chwilą, że sprzedajecie, znaczy kupujecie telefon właśnie z fakturą na firmę. Wtedy pamiętajcie, że tylko ta gwarancja przypisana do numeru seryjnego Was obowiązuje, a później już koniec. Natomiast jeśli zakupiliście telefon od osoby fizycznej i właśnie on był pierwotnie na osobę fizyczną, możecie wtedy do sprzedawcy, czyli na przykład, nie wiem, operatora sieci komórkowej, sklepu z elektroniką, po prostu iść i ten telefon oddać z tytułu rękojmi i on musi zostać naprawiony do 24 miesiąca od daty zakupu. No właśnie, no dobra. Jeżeli chodzi o takie sprawy techniczne, nie wiem dokładnie, pani pamiętasz może, Konrad, czy to było od iOS 11, czy od 12? Tak, nie pamiętam. Chyba 11, ale nie dam głowy, czy wtedy nie było beta. Napiszcie proszę w komentarzach, tak czy siak, kondycja baterii też po części weryfikuje nam sposób użytkowania tego telefonu. I tak jak Konrad powiedział, po śrubkach jesteśmy w stanie zweryfikować, czy ten telefon był otwierany. Jeżeli był otwierany, no to najprawdopodobniej albo bateria została wymieniana, albo być może ekran. I jak bardzo mocno był eksploatowany ten telefon. No właśnie, Konrad, jak uważasz, na jakim poziomie musi być ta kondycja, żeby to się dało w ramach możliwości jakoś tak normalnie użytkować? Znaczy właśnie pytanie, trzeba sobie odpowiedzieć, na ile kupujecie ten telefon. Jeśli zmienia się telefon co rok i na przykład, nie wiem, kupujecie w tej chwili 8, żeby za rok przesiąść się na 10, no to kondycja baterii na poziomie 80-85% pozwoli Wam komfortowo używać ten telefon. Natomiast jeśli kupujecie telefon na dłużej, no to jednak kupcie sobie ze sprawniejszą baterią, no bo po prostu ona nie wytrzyma Wam pełnych 2 lat. Teoretycznie Apple mówi, że to jest 1000 cykli ładowania, natomiast sprawność baterii już po 500 ulega znacznemu pogorszeniu. No i wtedy trzeba albo nosić przy sobie powerbanka, którego masz właśnie w ręce, albo po prostu wymienić tą baterię autoryzowanego dostawcy. Jeszcze odnośnie sprawdzania stanu technicznego, Nianty poruszył temat baterii, ja poruszę temat ekranów. Dajcie sobie zawsze, włączcie sobie, nie wiem, Safari, albo ściągnijcie sobie jakąś grafikę kolorową. Dokładnie, czy nie ma na białym tle zbytnych przebarwień, szczególnie na rogach, to myślę, że najwięcej iPhone 5 i iPhone 6 miał takich problemów, pamiętam, że tam sporo było przebarwień. Fakt, choć nawet zauważyłem u mojej Justyśki, jak wzięła po mnie iPhone'a 10, ten ekran w iPhone'ie 10 OLEDowy jest bardziej żółty, aniżeli w 10S Maxie, z którego teraz korzystam od pół roku. Więc zwracajcie, moi drodzy, na to uwagę. Najlepiej w takiej sytuacji jest wyłączyć Night Shift, wyłączyć True Tone i sprawdzić wówczas, jaka jest kolorystyka tego wyświetlacza i czy faktycznie jakaś tam degradacja kolorów nastąpiła, bo to też może być element problematyczny w przyszłości. Zmieniajcie sobie jasność tego ekranu, sprawdźcie na najniższej, na najwyższej, bo wtedy to najbardziej rzuca się w oczy. No i spojrzyjcie, czy ten ekran rzeczywiście jest oryginalny, właśnie sprawdzając śrubki i patrząc na telefon. Najlepiej oczywiście, jak odbieracie go osobiście, natomiast i tak ze zdjęć da się wiele wywnioskować. Wystarczy poprosić sprzedawcę, żeby zrobił Wam 2 zdjęcia obecnym telefonem, jak wygląda ten stan faktyczny wyświetlacza i z tego i tak wywnioskujecie, czy na przykład ekran ma zbyt duże przebarwienie. No właśnie, jednocześnie możemy tak pokrótce poruszyć temat tych OLEDów, bo wiele osób mówi na temat wypalania ekranów OLEDowych, PO-LEDowych, AMOLEDowych, Super AMOLEDowych, czy nie wiem, teraz tam Samsung poprowadzał, jak się nazywa ten? Dynamic AMOLED. Dynamic AMOLED. Słuchajcie, użytkuję OLEDowe ekrany w iPhone'ach od 2017 roku, kiedy został wprowadzony
iPhone 10. Ja jeszcze na jakieś wypalenia nie trafiłem. Nie wiem, czy Konrad, na jakieś wypalenia w OLED-ach trafiłeś? Nie, iPhone'owych? Nie, nie, nie. Nic mi się nie No właśnie, więc mam wrażenie, że tutaj jest trochę chyba zbędnie gadanie na temat tego. Oczywiście każdy ekran OLED-owy jest w stanie się wypalić, ale czy faktycznie... Czy faktycznie włączycie ekran i bez jasności, bez możliwości wygaśnięcia tego ekranu i będziecie cały czas trzymać go 10-12 godzin na tapecie? No szczerze wątpię, zatem ten element bardziej bym sobie wrzucił na bok, to nie jest w przypadku iPhone'ów nie wiadomo jak istotna rzecz. To chyba o telefonach wszystko, tak mi się przynajmniej wydaje. No oczywiście ocenicie też ogólny stan fizyczny taki, że tak powiem, na oko, czy nie jest gdzieś zadrapany i tak dalej, no ale tutaj nie będziemy mówić o takich oczywistościach. No właśnie, no właśnie. Jeżeli chodzi o sytuacje związane z iPadami, to jest chyba bardzo podobnie, tak? Jak tak jeden do jednego. Tak samo sprawdzacie numery seryjne, w te same linki wchodzicie, więc tutaj jest jeden do jednego. To jest dokładnie ta sama sytuacja jak w przypadku iPhone'ów, to są urządzenia na iOS-ie. Tak samo, nie wiem, jeżeli ktoś ma chęć zakupienia iPoda Touch, również dokładnie tak samo to wygląda. A właśnie Konrad, a jak to będzie wyglądać w przypadku na przykład Apple Watch? Czy coś by się tutaj w Apple Watchach zmieniło? No właśnie, tutaj też jest bardzo podobnie, bo Apple jest generalnie takim fajnym producentem, który przez numer seryjny daje nam de facto odczytać, jest w stanie odczytać wszystko, więc możemy wpisać sobie numer seryjny w to samo miejsce i też wywnioskujemy bardzo dużo. Z Apple Watchem jest o tyle ciężej, że często potrafi on być po prostu znoszony i tutaj bardzo przydaje się ocena wizualna samego urządzenia. W przypadku stalowych rysują się niestety... W przypadku stalowych rysują się koperty, tam pasta polerska dosyć mocno pomaga, ale za to macie szafirowe szkło, więc mniejsza szansa na zarysowania. Z drugiej strony w aluminiowych... Odwrotnie. Jest w odwrotnie będzie w aluminiowych. Tak, tak, dokładnie. Już zmylił mnie normalnie. Tak, odwrotnie będzie w aluminiowych. No i też kondycja baterii. Tutaj ciężko jest sprawdzić niestety, bo nie ma narzędzia diagnostycznego oficjalnego, dostępnego dla każdego odnośnie baterii, ale to też na zasadzie po prostu też rozmowy ze sprzedawcą, ile tego Apple Watcha używał. No i też poklikajcie sobie chwilę, bo niestety seria 0, seria 1 to już są takie Apple Watche, które raczej stawiamy krzyżyk, taki wirtualny znicz. Wirtualny znicz, postawmy znicz. No faktycznie, słuchajcie, jeżeli mielibyśmy kupować Apple Watcha Zero, to już kompletnie nikomu nie polecam. Ani bateria, ani funkcjonalność. Z jedynką też bym raczej polemizował, jeżeli chcielibyście kupić Apple Watcha na więcej niż rok. Raczej, jeżeli traficie używki serii drugiej, trójka, czwórka jak najbardziej, to będzie zakup jeszcze jak najbardziej udane. No właśnie, to teraz na koniec pozostawmy sobie jeszcze temat, Konrad, tych tematów związanych z Macami. MacBooki oraz Maci stacjonarne pokroju, Mac Mini, iMac, jak kogoś stać, iMac Pro czy Mac Pro, jak komuś posiadała tyle pieniążków. Tak jest. Ze sprawdzeniem, tutaj znowu przytaczam najpierw numer seryjny, a później cała historia komputera. Przede wszystkim cykle baterii, to jest bardzo ważne, szczególnie w MacBookach. To możecie sobie sprawdzić po prostu wchodząc w logo Jabłka i tam macie o systemie i raport systemowy, sekcja zasilanie i tam po prostu będziecie widzieli ile cykli baterii ma właśnie ten MacBook. Powiem tak, zdrowo jest kupować MacBooki do 300-400 cykli. Kupujemy komputer raczej na dłużej niż rok, więc Apple znowu deklaruje 1000 cykli. Powyżej 600-700 ta bateria znacznie już traci na wartości. Tak. Więc jeśli chcecie, że tak powiem, Maca używać minimum 2 lata, to 300 cykli to jest taka górna granica. Dodatkowo w Mac App Store macie ogromną ilość programów, które no, pozwalają Wam sprawdzić stan baterii, tam widzicie rzeczywistą pojemność. To, że ogniwo ma ileś tysięcy mAh, nie znaczy, że tyle jest w stanie przyjąć po właśnie czasie i wtedy pokazuje Wam to rzeczywistą pojemność tej baterii, no i jak często będziecie musieli ją doładowywać. No właśnie, a Konrad, może nam powiesz widzom naszym, a jak to jest z tym Apple Care? Co to jest w ogóle Apple Care? Bo często na aukcjach się trafia, że dane urządzenie ma wykupiony Apple Care na najbliższy, nie wiem, rok, dwa. Tak jest. Apple Care to jest przedłużenie gwarancji, które możecie dokupić sobie nie tylko do Maców, ale też do iPadów. Do iPhone'ów chyba też są Apple Care, z tego co kojarzę. Chyba też, ale najczęściej najbardziej popularne Apple Care są Macowe, tak. Dokładnie. I one po prostu pozwalają na wydłużenie tej gwarancji producenta, czyli wtedy nie bijecie się, że tak powiem, ze sprzedawcą z tytułu rękojmi po 12 miesiącach, tylko wykupując Apple Care'a. W ramach Apple'a. Dokładnie. Możecie sobie znowu na podstawie numeru seryjnego oddać tego MacBooka do naprawy w każdym Apple Store czy u autoryzowanego dystrybutora i takie same świadczenia gwarancyjne, jak przed upływem 12 miesięcy, są po prostu wydłużone do 24 lub 36.
Dokładnie. Jeżeli chodzi, chwileczkę chciałem też powiedzieć na temat iMaców, bo swojego czasu było bardzo dużo informacji na temat zakurzonych matryc, które pojawiają się w iMacach. Ja swojego iMaca używam już od 1,5 roku, w dalszym ciągu jeszcze jakiś tam kurzów nie zebrał. Nie wiem, czy ten kurz się pojawi za miesiąc, dwa, za pół roku czy rok. Na pewno wówczas dam Wam znać. Jednak aktualnie biorąc pod uwagę te wszystkie nowe iMaki, które są prezentowane, które są sprzedawane aktualnie w sklepach, raczej o kurz bym się nie martwił. Jeżeli trafiła Wam się taka sztuka, to dajcie proszę znać w komentarzach. Ale jeszcze odnośnie Maców, zawsze sprawdzajcie sobie programy naprawcze. Maki to jest chyba najbardziej taki gama z urządzeń, która została przez Apple objęta programem naprawczym. Oczywiście dotyczy każdej gamy urządzeń, też linka znajdziecie w opisie, ale Maci mają bardzo dużo programów naprawczych i często warto też zapytać, czy na przykład ten komputer uczestniczył już w tym programie, czy ma właśnie wymienione te podzespoły. I należy się też bać takich komputerów, bo one ciągle mają certyfikat odnośnie autoryzowanej wymiany. No taką mam nadzieję oczywiście, że taki kupicie, bo czasami ludzie robią to na własną rękę zbędnie. No i patrzcie właśnie na te programy wymiany, bo może wasze urządzenie tam trafiło i wcale nie trzeba płacić za dodatkową naprawę. No właśnie, chociażby w ostatnich latach chyba tak najgłośniej było chyba z tymi klawiaturami, nie? Z tymi pierwszymi generacjami klawiatur motylkowych. Potem podobno zostało to poprawione, a w dalszym ciągu tam niektórych moich znajomych jakieś tam problemy z klawiaturą się pojawiały. Zatem no nie ma reguły na to, czy raz będzie dobrze, raz będzie niedobrze. No i zalania, to jest też temat rzeka. Przy MacBookach bardzo dokładnie sprawdźcie każdy klawisz, czy on działa i czy chodzi tak samo płynnie, bo może się okazać, że klawiatura została zalana. Woda to jest jeszcze pół biedy, jak zostało to dobrze zrobione i osuszone, natomiast często klejące napoje po prostu schłodzone powodują, że klawisz się zapada i wraca na przykład bardzo wolno, nie jest to równomierne pisanie na klawiaturze. No a jednak to jest bardzo ważna część, szczególnie w MacBooku, żeby ta klawiatura była sprawna. Co w takiej sytuacji robić, Konrad, jeżeli ten MacBook zostanie zalany? Czy jest jakaś taka gotowa reguła? Na pewno nie wsadzaj się do ryżu. Chińczyk nie przyjdzie w nocy i Wam go nie wysuszy. Gotowa metoda, tak naprawdę profesjonalny serwis, to jak najszybciej. To trzeba działać bardzo szybko. W dużych miastach są serwisy, które działają 24 godziny na dobę. Jest takie pogotowie, gdzie po prostu dzwoni się, zalałem MacBooka i oni już przystępują do działania. Zasadniczo sprowadza się to do rozkręcenia, wysuszenia i do wanienki ultradźwiękowej, która powoduje właśnie, że nie osadza się żadna korozja, żaden osad na waszych podzespołach, nie ma zakłóceń w przepływie na przykład właśnie prądu, no i tym samym ten komputer jest w stanie ożyć. Dobra, to chyba, Konrad, wszystko? Chyba czy... wszystko, bo to na pewno będzie długi materiał, ale też trzeba poruszyć te najważniejsze kwestie. To jest taki fundament tego, jak kupować używane sprzęty i to jest taka lista, którą trzeba odhaczyć przed dokonaniem transakcji. Tak, moim zdaniem przynajmniej. Oczywiście to są nasze rekomendacje, jeśli ktoś się spieszy, no to nie wpłyniemy na wszystko. Wiecie, no jeżeli macie pieniądze, jeżeli macie możliwości, no to kupujcie sobie nowy sprzęt, więc ja tutaj nikogo nie będę nogować za to, że kupi nowy sprzęt, ale patrząc po moich widzach, widzę, że niektórzy po prostu szukają oszczędności i dla mnie to jest normalne, a w przypadku ja Konrada szuka. To Konrad wszędzie szuka oszczędności. Najprawdopodobniej jest to jedyna osoba na świecie, która wyjeżdża na wakacje i jeszcze biuro podróży mu dopłaca, że na te wakacje się udał. Więc tak mniej więcej wygląda życie Konrada. Ja ze swojej strony dziękuję bardzo za udział chłopaków z Rootblock IT, Konradowi oraz Mateuszowi, który cały czas... O, tu jest Mateusz, który cały czas za kamerę tutaj nas śledzi. No ogólnie Mateusz jest taki outsider troszeczkę. On dużo robi, a jego nie widać, nie? A szkoda, bo też odwala kawał dobrej roboty. Gorąco Was zachęcam do wpadnięcia na kanał Rootbloga. Chłopaki też robią bardzo fajne rzeczy. Challenge, balon challenge, 10 lat challenge. YouTuber z lodówki challenge. Nie, tak zupełnie serio, to rzeczywiście trochę technologii też tam u nas jest. Zachęcam Was też do dyskusji w komentarzach. Kulturalnej, do tego, że... zaznaczam. Tak, kulturalnej bez, tak. Ale jeśli macie jakieś pytania odnośnie jeszcze właśnie rozwinięcia jakiejś kwestii, odnośnie sprawdzania tych numerów seryjnych i tak dalej, jak czytać na przykład numer seryjny, bo to też można tam rozwinąć, to no śmiało. Dobra, z mojej strony byłoby to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za wytrwanie do końca tego materiału, bo wiem dobrze, że on krótki nie będzie. Pozdrawiam serdecznie. See ya. Czołem. Ile tam masz na budziku? Chyba 23 minuty. Myślałem, że 33. Ja byłem...